Dzień dobry, Doroto. Bardzo Ci dziękuję, żeś przyjęła zaproszenie na konferencję. No wiem, że nie możesz być, dlatego jesteśmy tutaj na manifestacji i tutaj zrobię z Tobą ten wywiad na temat niesłychanie ważny, który miałeś powiedzieć na tej konferencji. Ale będziesz za to na dużym ekranie. Twój temat to jest medycyna naturalna, najważniejsze zagrożenie dla korporacji, dla Big Pharmy. Zacznę od tego, że my w Instytucie stawiamy tezę, że w służbie zdrowia jest za dużo pieniędzy, a nie za mało. One są po prostu bardzo źle wydatkowane, głównie na kosztowne procedury i na biurokrację, która wykonuje tak zwaną pracę ujemną, czyli nie dobrą dla pacjenta, tylko właśnie załatwiająca te sprawy korporacyjne. Czy Ty zgadzasz się z tą tezą? Przede wszystkim dzień dobry, witam bardzo serdecznie i dziękuję za to zaproszenie. Tak, ja się z tą tezą zgadzam, bo aczkolwiek nie jestem osobą, która zna dokładnie budżet służby zdrowia, natomiast jestem obserwatorem, jestem też użytkownikiem służby zdrowia, biernym co prawda. Niemniej jednak teza jest jak najbardziej prawidłowa. Stopień, w którym doszło do dehumanizacji zawodu medycznego i zarządzania korporacyjnego w medycynie już jest moim zdaniem przekroczeniem granicy absurdu. Ja bym chciał właśnie, nie oczekiwałem, żeby znała budżet. Wprawdzie stoimy tutaj przed Sejmem, który ten budżet nam uchwala, tylko mnie bardziej zależało na tym, żebyś podała przykłady, konkretne przykłady, jak właśnie działają te procedury, jak są szkodliwe dla pacjentów i że tak naprawdę one służą korporacjom, a nie pacjentom. Bardziej to nas interesuje. Takich przykładów jest dziesiątki. Najprostszym przykładem jest sam sposób przyjmowania pacjenta przez lekarza POZ-u. Jeżeli sobie oszacujemy, jaki jest czas na pacjenta, jest to średnio 15 minut, w ciągu których w 15 minut lekarz ma obowiązek zbadać lekarza, wystawić lekarz ma obowiązek zbadać pacjenta, a przynajmniej powinien mieć taki obowiązek, bo okazuje się, że papierów, które musi wypełnić, jest taka masa, że na człowieka już nie starcza czasu. Kompletnie. To jest taki najbardziej przykład dotykający niemalże każdego, kto miał okazję czy konieczność udania się do POZ-u. Ale ty miałeś taki drastyczny przykład, właśnie gdzie zastosowano procedurę do twojego dziecka. Tak, ja zaczynam od tego, co dotyczy wszystkich, ale chciałam rzeczywiście przejść do tego, czego nikomu nie życzę. Więc jak już poruszyłeś ten temat, to tak. Żyjemy w czasach, czy żyjemy w państwie, w którym procedury są ważniejsze niż życie człowieka. I to w absolutnie w stuprocentowym wymiarze. Więc można dzisiaj proceduralnie umrzeć, natomiast nie można nieproceduralnie ratować życia. I to jest sytuacja nie tylko groteskowa, absurdalna, ale jest to dowód na dehumanizację i dowód na to, że uwaga została przekierowana tylko i wyłącznie na pieniądze, na urzędowe jakieś wytyczne, natomiast nie ma to absolutnie już nic wspólnego z ratowaniem życia człowieka. Moja sytuacja zakończyła się dobrze, ale znam dziesiątki przykładów, gdzie niestety zakończyło się zgonem. Ale potem słyszymy, no cóż, ludzie umierają. No jak to się ma do przysięgi Hipokratesa, którą, jak się dowiedziałem od jednego z lekarzy, już nie jest składana przez lekarzy? Jak ty to oceniasz z punktu widzenia moralnego, etycznego? No cóż, jak sam przyznałeś, przysięgi Hipokratesa rzeczywiście już się nie składa, też mam takie informacje. Natomiast uważam, że ma się to nijak. Przysięga Hipokratesa, nawet w czasie, kiedy jeszcze była składana, uważam, że była takim kawałkiem papierka, którym sobie można było wytrzeć, przepraszam za określenie, korporacyjną gębę. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistą sytuacją. Zresztą opowiem może taką sytuację, która w jakiś sposób obrazuje to, co się stało również ze środowiskiem medycznym. Otóż ja prowadzę działalność również w branży medycznej i prowadzę rekrutację lekarzy. Przychodzi do mnie lekarz młody, 35+, który mówi do mnie: pani prezes, ja jestem bardzo wydajnym lekarzem. Ja tak słucham pana, co to znaczy wydajny lekarz? On mówi: ja potrafię załatwić 60 pacjentów w czasie dyżuru. Ja mówię: a to dziękuję panu, chyba u mnie pan nie znajdzie zatrudnienia. Dochodzi do takiej paranoi, że pacjent jest towarem. Jest towarem, który trzeba zaliczyć. Procedury z kolei powodują, że
traci się jakby z pola widzenia to, co jest najważniejsze, czyli holistyczny obraz człowieka. Człowiek został podzielony na kawałki, na specjalizacje, na obszary, którymi się zajmują lekarze. I z jednej strony oczywiście retoryka mówi o tym, że to ma służyć specjalizacji, lepszej pomocy, ale de facto służy po prostu większemu obrotowi. Kolejnym przykładem korporacjonizmu jest chociażby nawet kwestia możliwości używania leków naturalnych, medycyny naturalnej, medycznej marihuany, z którą akurat mnie się najbardziej utożsamia. Niemniej jednak oprócz medycznej marihuany jest jeszcze mnóstwo innych produktów naturalnych. Ja zaraz się o to zapytam, ale chciałbym ten wątek, który zacząłeś zwieńczyć o to takim pytaniem. Czy rynek medyczny to hodowla przewlekle chorych pacjentów? To znaczy chory klient to dobry klient, czyli nie leczy się ludzi, tylko cały czas ich, nie wylecza się ludzi, tylko permanentnie leczy. No, proces polega na tym, żeby leczyć, a nie wyleczyć, czyli pacjent wyleczony to klient stracony. Tak, rzeczywiście potwierdzam tą tezę. Mam na to wiele dowodów takich percepcyjnych i to też wynika z obserwacji, z doświadczeń osób, z którymi zarówno współpracuję, jak i z którymi mam do czynienia. Sama tego też doświadczam niejednokrotnie. Zresztą w ogóle jak popatrzymy sobie na takie proste określenie typu choroba przewlekła, choroba nieuleczalna, no to co robimy w takim razie? Wydaje mi się, że trzeba odwrócić zupełnie koncepcję. Musimy wrócić do takiego momentu, w którym człowiek stanie się wartością nadrzędną. Człowiek z jego godnością, z jego człowieczeństwem i z szacunkiem do tego. Leczenie jest procesem, może być procesem długotrwałym, ale powinno być oparte o dobro ogólnoustrojowe. Nie można leczyć serca, niszcząc żołądek. No chyba, że po to, żeby lekarz od żołądka, czyli gastrolog, też miał co robić. Dehumanizacja po raz kolejny ciśnie się na usta. No właśnie, ja teraz wrócił do tematu, gdzie ci przerwałem, mianowicie czy widzisz ograniczenia dostępu do medycyny naturalnej, bo przecież to jest ta medycyna, która nam jest dana od wieku wieków, która była zawsze niezwykle skuteczna. Jak ty widzisz tutaj w tym obszarze? To jest bardzo głębokie zagadnienie, bo zacząć należałoby od tego, że medycyna naturalna została zdeprecjonowana, została wyśmiana. Uważa się, że medycyna naturalna to jest zbiór szamaństwa, guseł, że jest to średniowiecze czy ciemnogród, podczas gdy medycyna tak zwana konwencjonalna jest stosunkowo młodym wytworem. I z jednej strony mamy postęp technologiczny, któremu nie zaprzeczamy i z którego korzystamy bardzo chętnie, a z drugiej strony mamy właśnie schorzenia przewlekłe. Wydaje mi się, że najlepszą sytuacją, jaką możemy sobie wyobrazić, to jest medycyna komplementarna, czyli taka, która łączy doświadczenia stare, doświadczenia nabywane przez setki, a często tysiące lat, z doświadczeniami technologicznymi, z możliwościami współczesnego rozwoju nauki, technologii, wszelkiego typu inżynierii medycznej. Tymczasem zapytałeś mnie, czy widzę ograniczenie dostępu. Oczywiście, że tak, na każdym kroku. Weźmy pod uwagę słynny kodeks alimentaris, czyli substancja biologicznie aktywna, występująca w roślinach, nie może być podana w ilości, która będzie miała wpływ terapeutyczny. No przecież to jest ewidentna bzdura. Nie wiem, czy uczestnicy kongresu czy konferencji zdają sobie sprawę z tego, ale w tej chwili toczy się w Europie bardzo poważna dyskusja i zostały wydane rekomendacje europejskich gremiów traktujących o naszym zdrowiu i życiu i uznano, że jeden z składników zawartych w konopiach, taki jak CBD, kompletnie niepsychoaktywny, nienarkotyczny związek, został uznany jako środek leczniczy. No cudownie, tak, bo o tym mówimy już od dłuższego czasu, że ma to wpływ terapeutyczny, ale panowie mają pomysł, żeby to przerodzić już w czysty biznes. Ma być CBD syntetyczne. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy, że zakaz uprawy konopi pod względem pozyskiwania ekstraktów, które mają realny, ewidentny wpływ na ludzki organizm, chociaż nie są lekiem i zawsze to podkreślam, ale uruchamiają procesy samoregeneracyjne, procesy uzdrawiające, bo my mamy te mechanizmy w naszym organizmie. Jeżeli dzisiaj konopie są na tapecie urzędników, to jutro może być
szpinak, czosnek, rzodkiewka, cokolwiek. Więc dochodzimy do momentu, w którym będziemy musieli niedługo łykać same tabletki. Być może komuś się marzy taka wizja science fiction, gdzie żywimy się, prawda, wyciskając z woreczka czy z jakiejś blaszki konkretny zestaw kotleta schabowego, tak, w tabletce. Możemy się z tego śmiać, ale tak naprawdę jest to poważne zagrożenie dla naszej wolności, dla całego człowieczeństwa. No właśnie o to chcę Cię zapytać. Jak, Dorota, według Ciebie bronić właśnie dostępu do medycyny naturalnej w kontekście jakby obrony naszych praw człowieka? Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi. Gdybym miała, to prawdopodobnie już byśmy to wszyscy mogli zrobić. Natomiast mogę powiedzieć, co ja robię. Ja przede wszystkim rozszerzam swoją świadomość. Staram się tą świadomość też rozszerzać na moje środowisko, na otoczenie. Edukujemy się. Edukacja jest w moim odczuciu kluczem do wielu spraw. Przy czym edukacja oczywiście pozaszkolna, tak? Edukacja na własną rękę w pewnym sensie. I przestanie się bać. Czyli jeżeli każdy z nas zada sobie pytanie, co zrobi, jeżeli przestanie się bać, albo zdefiniuje sobie, co jest większym strachem, czy to, że możemy dostać, nie wiem, mandat, albo że nam lekarz nie wypisze kolejnej recepty na specyfik chemiczny, który i tak bardzo często więcej przynosi szkód niż pożytku, no to może coś się zmieni. Musimy na pewno o tym głośno mówić, musimy komunikować, musimy też edukować lekarzy, bo też nie możemy powiedzieć, że wszyscy lekarze są źli. Oni są w ten sposób uczeni, to jest indoktrynacja od wczesnych okresów edukacyjnych. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy manifestować postawę pewną, możemy organizować spotkania, konferencje, możemy pisać petycje, możemy naciskać na tych, których wybraliśmy i żądać odpowiedzialności za decyzje, które są podejmowane na niwach parlamentarnych, sejmowych, senackich, etc. A nie myślisz, że to jest po prostu cyniczny element po prostu depopulacji? Ja myślę, że wokół nas jest wielu ludzi, tylko że bardzo trudno znaleźć człowieka. I głęboko wierzę w to, że w każdym z ludziów tkwi człowiek. I jeżeli odszukamy więcej człowieków, świadomie oczywiście używam formy niegramatycznych, to może coś się zmienić. To jest oczywiście proces. Tak, to jest świadomy element depopulacji. Zresztą patrząc tak już na czystą logikę. Rządy próbują nas przekonać, że dbają o obywateli. Więc ja się pytam, czy dbałością obywatela jest zamykanie państwa, noszenie maseczki, która powoduje obniżenie saturacji, powoduje parchy na twarzy, w dosłownym tego słowa znaczeniu, obserwuję to u wielu osób nagminnie w tej chwili. Gruźlice płuc. Podczas gdy jakoś się władza nie interesuje tym, ile chemii jest w naszym odżywianiu. Ile jest pestycydów, herbicydów, ile jest zanieczyszczeń chemicznych, ile jest skażonej żywności, gdzie wręcz dopłaca się rolnikom, żeby podsypywali Roundupem. Roundupem, gdzie glifosat jest udowodnioną substancją neurotoksyczną i karcerogenną. Więc skala hipokryzji w moim zdaniem już się przelała. Już taki nastąpił moment, kiedy babcia mówiła, że póty dzban wodę nosi, póki ucho się nie urwie. I mam nieodparte wrażenie, że od wielu, wielu lat nic innego nie robi tak zwana władza, jak ogłupia społeczeństwo. I społeczeństwo w dużej mierze dało się ogłupić. Weszło w taką kompletną strefę komfortu. Stało się ciepłą kluchą, która nie chce utracić najprostszych przywilejów, bo jest wygodnie. I moja babcia też miała takie powiedzonko, że dopóty nic się nie zadzieje, dopóki do zimna woda do tyłka się nie naleje. I głęboko wierzę w to, że jednak się obudzimy troszeczkę, że ta zimna woda do tyłków nam się nalewa, bo ogranicza nam się coraz bardziej dostęp do wszystkiego, co naturalne. Ja już pomijam kwestie tak absurdalnych zapisów, jak zakaz wstępu do lasu. Ludzie się muszą obudzić, po prostu. I w tym upatruję nadzieję, że ten moment krytyczny, moment skali debilizmu, bo już inaczej tego trudno nazwać, jest momentem, który właśnie się zadział. Dorota, teraz zadam Ci ostatnie, ale trudne bardzo pytanie. Czy widzisz farmaceutyczną i finansową kontrolę nad ludzkością
owe te chipy, które mają być rodzajem współczesnego niewolnictwa. Jak to widzisz ze swojej perspektywy? Ale dokładnie tak widzę. Jeżeli w imię mojego dobra narzuca mi się coś, co jest dla mnie niedobre, no ja przepraszam uprzejmie, możemy korzystać z technologii. Fajnie, że możemy nagrać naszą rozmowę. Natomiast chip to jest ingerencja w moje wnętrze. Jaką ja mam gwarancję, że ten chip może kontrolować mój stan zdrowia, kontrolować moje ciśnienie, bo jestem już starszą panią, ewentualnie poziom cukru, a nie wywoła na przykład mikroudaru, czy nie będzie elementem kontroli, gdzie jestem, z kim rozmawiam, co robię, co myślę, po to, żeby mi później narzucić, co mam kupić, co mam zjeść, co mam się ubrać. My jesteśmy, staliśmy się w ogromnym stopniu uprzedmiotowieni i najgorsze w tym wszystkim jest to, że wielu osobom się to podoba. Ale mi się to nie podoba, więc dla mnie jest to ewidentnie system, który ma mnie zniewolić. Mało tego, uważam, że my często się śmiejemy ze średniowiecza, mówimy, a wyjdźmy ze średniowiecza, albo że Polska wraca. Kochani, cudownie by było, gdybyśmy wrócili do średniowiecza. W średniowieczu chłop pańszczyźniany miał więcej swobody i wolności niż my dzisiaj. I płacił tylko 10%. Płacił podatku 10%. Na tą, tak, dziesięcinę. A my dzisiaj, my musimy prosić o wszystko, o pozwolenie. Proszę Państwa, dzisiaj nie można życia ratować bez zgody Ministerstwa Zdrowia. No na litość boską doszliśmy do granicy absurdu. Dzisiaj, żeby wybudować dom na własnej ziemi, muszę mieć pozwolenie. Dzisiaj, żeby kupić samochód, muszę mieć pozwolenie. Muszę mieć określone rygory, muszę spełniać warunki, które są pod płaszczykiem norm społecznych. Ale o jakich normach społecznych mówimy, skoro jedni mogą tym normom podlegać, a inni nie, jedni muszą, a inni nie muszą, tak? Jakie normy społeczne, które mówią o tym, że ktoś może zapłacić, czy dostanie mandat za to, że nie ma namordnika na twarzy, podczas gdy inni, bardziej uprzywilejowani, nie muszą się tego obawiać. No więc nie, albo wszyscy jesteśmy ludźmi, albo jesteśmy robotami. Więc ja się czuję jak człowiek i w każdym chciałabym pobudzić tą iskierkę człowieczeństwa. Chciałabym, żeby obudził i przestał się bać, po prostu. Co nam może większego grozić niż utrata wolności? Dorota, poprawię kamerę, bo nam wiatr trochę ją przekrzywia, po to, żebyś na same zakończenie przesłanie do uczestników konferencji. Co chciałabyś im najważniejszego powiedzieć? Kochani, zastanówcie się, kim jesteście. Tak po prostu. Jeżeli znajdziecie w sobie ten pierwiastek człowieczeństwa. Oczywiście ja nikogo nie dehumanizuję, ale człowiek ma absolutne, naturalne prawo do godności. Przede wszystkim z godności wynika kwestia suwerenności. Z suwerenności wynika kwestia odpowiedzialności. Ja nie nawołuję do bezprawia, ale jeżeli bezprawie staje się prawem, to opór staje się koniecznością. Głęboko wierzę w to, że w sposób absolutnie pokojowy, docierając do naszych wspólnych wartości, wartości takich jak szacunek, jak godność, jak miłość, jak przyjaźń, jesteśmy w stanie uratować naszą populację. W przeciwnym wypadku możemy stać się kolejnymi numerkami statystycznymi. Więc ja życzę sobie, życzę swojej rodzinie, swoim przyjaciołom i wszystkim Państwu, żebyście po prostu przestali się bać. To piękne przesłanie do Was wygłosiła Dorota Gudaniec. Dorota, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.